Szanowni Państwo, to ostatnia konferencja w powiecie dzierżoniowskim Koalicji Obywatelskiej dotycząca startu w wyborach samorządowych. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wraz z kandydatkami i kandydatami Koalicji Obywatelskiej zarówno do Rad Gminy, do Rady Powiatu, do Sejmiku, ale również z kandydatką na burmistrza Bielawy. Z nami jest również przewodniczący naszej Platformy Obywatelskiej regionu dolnośląskiego Michał Jaros, któremu teraz oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja zaczynam ten dzień od Dzierżoniowa, miasta mi niezwykle bliskiego, ale też, Szanowni Państwo, powiatu, którym my przez wiele lat sprawowaliśmy, dzierżyliśmy władzę. I ta odpowiedzialność, którą wzięliśmy w Dzierżoniowie, a także w powiecie dzierżoniowskim, jest na pewno dobra dla mieszkańców. Ja dzisiaj przyjechałem, żeby Państwu powiedzieć, że my potrzebujemy dobrej współpracy i Koalicja Obywatelska to jest drużyna dobrej współpracy, bo to są nie tylko dobrzy ludzie z dobrymi pomysłami, ale przede wszystkim też potrafiący ze sobą współpracować na różnych szczeblach. Od samorządu tego gminnego, powiatowego, przez Sejmik Dolnośląski, kończąc oczywiście na tej współpracy z rządem. Macie Państwo to szczęście, że ponownie powiat dzierżoniowski ma swojego parlamentarzysta, ma swojego posła, jest nim oczywiście Marek Mielewski, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście mieli też swojego radnego sejmiku. Jest to oczywiście z nami na konferencji kandydat z powiatu dzierżoniowskiego Tomasz Smolas, jest oczywiście pani Smolińska z Bielawy. Zależy nam na tym, żeby oczywiście dalej w powiecie sprawować tą odpowiedzialność i władzę. Zależy nam na tej współpracy właśnie miast, ludzi Koalicji Obywatelskiej, którzy ze sobą potrafią współpracować. Jest z nami oczywiście kandydatka na burmistrza Bielawy, Izabela Szygudzińska. Bardzo mi miło. Są kandydatki i kandydaci do powiatu dzierżoniowskiego, do Dzierżoniowa, do Rady Miasta, a także do Rady Miejskiej w Bielawie. Ostatnia konferencja, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie, Szanowni Państwo, my jesteśmy drużyną. Drużyna na każdym szczeblu i na każdym szczeblu będziemy ze sobą współpracowali. Ta współpraca będzie na rzecz Dzierżoniowa, na rzecz Bielawy, na rzecz Pieszyc, na rzecz całego powiatu dzierżoniowskiego, na rzecz województwa, ze wsparciem oczywiście parlamentarzystów i tej sfery rządowej, w której dzisiaj Koalicja Obywatelska nie będzie zapominała o samorządach, a wręcz przeciwnie, będziemy dbali o samorząd, będziemy dbali o te nasze sprawy, te lokalne sprawy, które są tak blisko nam wszystkim, które trzeba rozwiązywać. Nie będzie tak, jak było w latach, kiedy to rządził PiS, kiedy samorządy były pozbawiane środków. My tego nie będziemy robili. Mało tego, będziemy robili wszystko, żeby nie pojawiały się już karteczki, bloczki z informacją, ile dana gmina czy dany powiat dostanie, ze względu na to, że będzie popierał na przykład PiS, czy popisze umowę o współpracy z politykami PiS-u w trakcie kampanii prezydenckiej. Takich rzeczy nie będzie. Koniec lizusów władzy, teraz czas na normalność, na racjonalne wydatkowanie środków, na budowanie takiej dobrej współpracy na rzecz naszych małych ojczyzn, na rzecz Bielawy, na rzecz Dzierżoniowa, na rzecz Pieszyc i na rzecz naszego regionu, naszego województwa, Dolnego Śląska. Szanowni Państwo, bardzo proszę o głosowanie na kandydatów i kandydatki Koalicji Obywatelskiej do sejmiku, do powiatu i do gmin. A teraz, skoro mówiliśmy o powiecie, to bardzo, chyba o sejmiku, to mówię, bardzo prosiłbym o zabranie głosu przez kandydata na, między innymi na radnego sejmiku Tomasza Smolarza. Bardzo proszę. Dziękuję panowie posłowie, szanowni państwo. Cieszę się, że staję przed państwem znowu po kilku latach przerwy po to, żeby zawalczyć o dobro tym razem województwa dolnośląskiego. Cieszę się, że stoję przy państwu przy ekipie tak prężnej, tak silnej, tak mocnej, która jest w stanie powalczyć zarówno o dobro Dolnego Śląska, jak i dobro powiatu i naszych gmin. Wiele lat współpracowaliśmy, wiele lat tworzyliśmy wspólne dobro i myślę, że jest to najlepszy moment, żeby powrócić do tej dobrej współpracy i działać na rzecz naszych lokalnych samorządów, naszych małych ojczyzn. Dziękujemy. A teraz proszę pretendentkę, kandydatkę do urzędu burmistrza Bielawy, Izabela Szygudzińska. Bardzo proszę, Iza.
Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, mam przyjemność być kandydatką Koalicji Obywatelskiej na stanowisko burmistrza Bielawy i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jesteśmy na końcówce już kampanii wyborczej, która w tej chwili jakby dobiega końca i w niedzielę będziemy mogli wszyscy oddać głos. Mam nadzieję, że będę mogła liczyć na Państwa głosy. Chciałam z tej strony bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspomogły mnie w tej całej kampanii, a jednocześnie prosić o dalszą pomoc, dalszą pracę. Mam apel do wszystkich Bielawian, aby poszli zagłosować i aby głosowali z sercem. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Bielawianki i Bielawianie, mieszkańcy i mieszkanki powiatu dzierżoniowskiego. Szanowni Państwo, to jest drużyna dobrej współpracy, drużyna Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa o głosy na Koalicję Obywatelską. Idziemy po to, żeby współpracować, żeby dbać o nasze gminy, dbać o Dzierżoniów, dbać o Bielawę, dbać o Pieszyce, dbać o inne gminy powiatu dzierżoniowskiego. Idziemy o to, żeby zadbać o powiat dzierżoniowski. Idziemy o to, żeby wygrać Sejmik Dolnośląski, żeby odsunąć toksyczną władzę bezpartyjnych samorządowców i PiS-u, żeby wreszcie zapanowała normalność, żeby wreszcie zapanowała współpraca na każdym szczeblu. Jesteśmy tutaj dla Państwa i liczymy na Państwa głosy. Głosujcie, Szanowni Państwo, na Koalicję Obywatelską. Dziękuję bardzo. Teraz wspólne zdjęcie. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w czas kampanii i tak jak wszyscy powtarzamy, jesteśmy w niedzielę na wyborach, namawiajmy tych niezdecydowanych. Samorządy to są nasze małe ojczyzny, najbliżej nas, więc dbajmy o to nasze zaplecze. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, dziękuję również mediom, że towarzyszyliście nam w czasie tej kampanii. Na pewno dzięki Wam ten przekaz jest zdecydowanie szerszy i lepszy. Dziękujemy.